witam was serdecznie w kolejnym historycznym odcinku serii Game Dev Tycoon. Prowadzimy firmę A-Game, która właśnie przekroczyła ponad milion, jeśli chodzi o stan konta bankowego. W tej chwili za kwotę 150 tysięcy możemy przenieść się do nowego biura i tak też uczynimy. Zatem już za chwileczkę lądujemy w nowym biurze. Wow! Proszę, zobaczcie, no pięknie. Mamy tu wszystko, czego nam trzeba. Przede wszystkim logo firmy, a właściwie napis przy wejściu, biuro tutaj szefa, książeczki, tablica do Ponga, pokój do testowania gier. No super sprawa. Mamy to w własnym biurze. Świetnie. Do tego wielka tablica, tutaj do burzy mózgów. Możemy rozmyślać nad nowymi produkcjami. Taki tutaj kącik kuchenny, jest mikrofala, także tam parówy będą aż trzeszczały. No i super. Możemy tu pracować nad większymi grami. Jak widać też, będziemy mogli zacząć zatrudniać ludzi. No tutaj jeszcze newsy z gazet o tym, że All Games dało dyszkę mojej grze UFO Starcie. To jest masterpiece. No, ładnie, ponad 3000 fanów. No i cóż, chwilkę tu się zatrzymam i opowiem o tym, co możemy w nowym biurze. Jak widzicie, tutaj pojawiło się fill position. W to miejsce możemy zatrudnić nowych pracowników, ale w tej chwili jeszcze nie możemy tego zrobić, ponieważ musimy naszą postacią najpierw przejść odpowiednie szkolenie zarządzania zasobami ludzkimi. Zatem klikam tutaj na naszą postać. Jak widać, pojawia nam się menu Research albo Train. Research, ponieważ no, jeśli będziemy mieli już więcej pracowników, każdemu z osobna możemy przydzielić jakieś inne zadanie, jeśli chodzi o research, lub też możemy ich trenować, szkolić, a nawet dawać urlop, prawda, vacation. Zatem w tej chwili weźmiemy train, no i pojawiło nam się dużo opcji tutaj. Jak widać, po lewej pokazuje się menu danej postaci, jego exp, jego skill w danych dziedzinach. Design, technologii, prędkość wykonywania zadań przydzielonych, no i research. Jak widać, nasz bohater tu ma 300 wszystkiego na początek. No i też tu mamy różne szkolenia. Podzielone są one na takie sektory. Tu są tańsze, później będą droższe, lepsze. Jak widać, do tych szkoleń potrzebujemy też punkty researchu, oprócz pieniędzy. Zatem to na to też będziemy musieli mieć wgląd. Ale w tej chwili staff management, tego się nauczmy. To nie potrzeba do tego punktów researchu, jedynie 25 tysięcy, co to dla nas, jesteśmy teraz milionerami. Zatem zaczynamy to szkolenie. Ono rośnie w standardowy sposób. UFO Starcie nadal się sprzedaje, no już 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, jestem totalnie zaskoczony. Zatem teraz sobie zrobimy takie, powiedzmy, wakacje. Zatem w biurze zajmiemy się różnymi rzeczami. Chociaż no nie będę mógł, bo punktów researchu mam zbyt mało, muszę jakąś grę. No i widać, szkolenie jest zakończone. Możemy zatrudnić teraz pracownika. No i zajmiemy się tym teraz. Tu nie za bardzo to jeszcze rozgryzłem, ale na początek wybieramy budżet, jaki chcemy przeznaczyć na samo rozgłośnienie tego, że szukamy pracownika. No i poniżej mamy tak jakby filtry, dzięki którym, powiedzmy, zrobimy selekcję tych CV, które napłyną. No i możemy tutaj takie dać zadanie, żeby stworzyli kompleksowe algorytmy, mogą stworzyć demo, albo to, nie wiem co to jest. No ale to zależy chyba od tego, kogo chcemy. Czy chcemy gościa od grafiki, czy prawda od technologii. Ale na początek może być właśnie gościu, który zna jakieś skomplikowane algorytmy. Zresztą na początek to byle kogo. W razie czego można zawsze tę osobę przeszkolić później. No i proszę tylko spojrzeć, UFO Starcie schodzi właśnie z rynku, ostateczne wyniki widzimy. 221 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, przecież to jest normalnie, się w pale nie mieści. Mała firma, no teraz już troszkę większa, bo zacznę zatrudniać i tak dalej. No ale 1,5 miliona na jednej grze, już w początkowej fazie istnienia firmy, no to jest świetna sprawa. No i widzimy,
Kampania tutaj, jeśli chodzi o napływ CV, działa bez zarzutu. Mamy trzech ochotników. Tu mamy wszystkie potrzebne nam dane na ten temat. Jak widać, ten gościu jest głównie od technologii. On tu designem nie bardzo się zajmuje, ale nasz szyfoniak, jak wiemy, lubi takie rzeczy. Także on będzie tutaj projektował te levele i tak dalej. A ten gościu zajmie się sprawami technologii, czyli jakieś tam sztuczne inteligencje, dźwięk i tak dalej. Jest całkiem niezły, 16 tysięcy na miesiąc sobie życzy. No ale zobaczmy dalej, nie bierzmy tutaj kota w worku. Ten podobnie, trochę więcej designu, ale to też nieznaczna ilość. Trochę więcej trzeba mu płacić. No i tu też mamy gościa, no ale ten pierwszy, ja tu już jestem za tym pierwszym. Landon Bowen, dziwne ma imię, ale no tu imię nie ma znaczenia. No i proszę, pojawiła nam się dodatkowa opcja researchu. Medium Games. Także gry średniej wielkości, one już te fazy będą miały większe. No, w sumie w następnym odcinku prawdopodobnie zrobimy pierwszą taką grę na tym ostatnim silniku, który stworzyliśmy. Bo na razie tylko UFO starcie powstało na tym silniku, jak widać. No nie muszę tego komentować, widać było, co się dzieje, to był po prostu szał. No teraz zatrzymam tutaj jeszcze na chwileczkę i powiem o jednej rzeczy. Nowy pracownik, jak widać, zasiadł przy swoim biurku, przy swoim stanowisku, popija już tu kawkę. No, ale jak widać, tu przy nim taki pasek, jest czerwona kreseczka. To oznacza, że on najchętniej by się udał po prostu na wakacje. A jako, że jest nowo zatrudnionym, to nie możemy tak zrobić, bo to by było po prostu śmieszne. No, ale klikając na niego, też pojawiają się opcje dodatkowo. Jeszcze jedna nowa, możemy go zwolnić, ale to też by było przegięcie. Zaraz po zatrudnieniu gościa wyrzucić, nawet nie sprawdziliśmy jego umiejętności. Ale na początek jest tu opcja w szkoleniach, po prostu przywitanie nowego pracownika. Kosztuje 10 tysięcy, ale on po tym szkoleniu będzie już po prostu gotowy do pracy. Ten pasek mu tu wzrośnie, to nie trwa długo. Jak widać, nasz szefoniak też tu jest trochę zmęczony, ale on w międzyczasie, a nie mamy punktów researchu, zatem poczekam na tego drugiego chwileczkę i zajmę się tworzeniem nowej gry. Ale o tym w następnym odcinku. Mam nadzieję, że w tym i tak wystarczająco dużo to wytłumaczyłem po tym przejściu do nowego biura. Chyba o niczym nie zapomniałem. Jeśli zapomniałem, zrobię to w kolejnych odcinkach, także o to się nie martwcie. Widzimy jeszcze tutaj newsy z przemysłu. Powstała nowa konsola, no i to jest 16-bit grafika. Vena Oasis się nazywa. Całkiem ciekawe te nazwy tutaj bez licencji powymyślali. No i być może to jest też jakaś tam dla nas opcja, żeby na tą konsolę zacząć wydawać. Ale pamiętajmy o tym, że były plany też, żeby wydawać na gamelinga. No trochę jesteśmy spóźnieni, pewnie już konkurencja tam nie śpi i na tym rynku dawno się zadomowiła. Ale na nas też przyjdzie czas. Na razie z prawie 1,5-milionowym kontem żegnam Was i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.